Ciąży prowadzonym przez Beatę i Mirosława Suchych oraz ich syna Arkadiusza i córkę Agnieszkę cały czas rozwijana jest produkcja owoców jagodowych, zwłaszcza malin. Produkuje się je w tunelach foliowych, których łączna powierzchnia to przeszło 10 hektarów. W przypadku truskawek są to wyłącznie odmiany powtarzające owocowanie. Również uprawiane tu maliny to głównie odmiany owocujące na pętach tegorocznych. Oprócz odmiany Polka testuje się tu również kilka nowych odmian o takim typie wzrostu i owocowania. Uprawa w większości prowadzona jest w pojemnikach, które ustawia się na specjalnie przygotowanym rusztowaniu, tak by doniczki nie miały kontaktu z glebą i było dobre odprowadzenie nadmiaru pożywki podawanej roślinom. Dlaczego namioty? Namioty dlatego, bo już jak to kiedyś tłumaczyłem komuś tam, kontrahent chciał maliny. Myśmy mieli na polu ładne maliny, w miarę ładnie nam to plonowało, no padał deszcz, no i nie mogliśmy mu dostarczyć, więc umowę z nami zerwał. No i syn do mnie mówi, no tyle pieniędzy wydawać na ochronę, na produkcję, na ten i być uzależnionym od deszczu. No i postawiliśmy wtedy 1 hektar. Natomiast, jaki to był mniej więcej czas? To było 8 lat temu. Pierwsze namioty mieliśmy 1,5 hektara. Hektar malin i 0,5 hektara było truskawek w ziemi. Ale powiem, że w następny roku postawiliśmy 4 hektary namiotów i w tym 1,5 hektara truskawek w rynnach. No i jesienią nam się zawaliły i to był problem, bo 5 hektarów nam padło jesienią. I dlatego zrobiliśmy te wszystkie podpórki, które mamy, żeby uniezależnić się jak gdyby od śniegu. Może nie tyle od śniegu, ile od... Mamy czas na uprzątnięcie tego śniegu, który zalega na namiotach, przy tych podpórkach. One się nie zawalą. Natomiast mówię, jest czas na uprzątnięcie, tego potrzepie się i to spadnie. Natomiast no, z biegiem czasu to powiększyła się i powierzchnia malin, i powierzchnia truskawek. No, w tej chwili mamy 2,5 hektara truskawek w rynnach. I chyba 7-8 hektarów malin. Powiem, że dokładnie nie wiem, bo w sumie jest około 10,5 hektara namiotów. Nie, na pewno jest 2,5 hektara truskawek, czyli 8 zostaje na maliny. Powiem, główną maliną odmianą to jest Polka przede wszystkim, jesienna. Natomiast z tych letnich, tych wcześniejszych, no to Glen, Laszka, no będzie Tulamin. Szemajnusa mieliśmy w tym roku, może to planowało ładnie, ale to chyba nie jest na nasze tereny. Nie wiem czemu, coś nam nie wyszło, nie za bardzo, nie? Czyli malinę już oferujecie przez kilka miesięcy w roku, można malinę powiedzieć. Malinę zaczęliśmy 19 maja tego roku. Będzie do listopada na pewno. No, do mrozów będzie na pewno.
No truskawka podobnie zaczęła się bodajże 20 chyba 2 maja. No i też cały czas sukcesywnie jest tych kilka odmian, chociaż podstawową tą odmianą w truskawkach to mamy Evi 2. Próbujemy inne odmiany, ale nie wiem, czy mi nie wychodzą, czy one są takie słabe. No coś nie za bardzo. Natomiast powiem, że większość klientów, oferując im bardzo smaczne odmiany typu Malin Pearl, typu Portola, Albion, oni chcą wszyscy Evi, bo twierdzą, że Evi im się bardzo dobrze sprzedaje, Evi wygląda, ma bardzo ładny wygląd, jest błyszcząca i to się da sprzedać. Zresztą w ogóle w tym roku żeśmy rozpoczęli sprzedaż taką bezpośrednio po rwaniu, czyli zaczynamy zbiory od godziny 5 rano i o godzinie w 6:30 to wyjeżdża pierwszy transport z domu. Czyli tylko tyle, że to jest zważone, to jest lekko schłodzone, bo to jest chłodne już po nocy, ale jeszcze w chłodni tam trochę schłodzone i do samochodu i to idzie już do sprzedaży. No widocznie wszystkim to się opłaca, bo powiem, że zapotrzebowanie na takie dostawy jest duże. W gospodarstwie Trusmal dużo uwagi przykłada się nie tylko do jakości owoców, ale również ich smaku, starając się przy tym, by jak najszybciej mogły trafić do odbiorców. W ten sposób udało się producentom z Luciąży zbudować dobrą markę swoich produktów zarówno w kraju, jak i za granicą. Czyli sprzedaż z logo, tego się nie da zrobić w ciągu roku, dwóch, pięciu, to myśmy bardzo długo na to pracowali. I powiem, ktoś mnie pytał kiedyś, jak ja znalazłem klientów na zachodzie. Ja ich nie szukałem, oni szukali mnie. Oni widzieli nasze owoce na straganach, w sklepach, gdzieś tutaj nad morzem, na wczasach, na tym i zaczęli, jest na adres na opakowaniach nasz i przez to nas znaleźli. Ale był też taki klient z Polski, który znalazł nas w Niemczech i przez Niemcy doszedł tutaj do nas dopiero. Nie? Czyli reklama dźwignią handlu się tutaj sprawdziła. Tak, na pewno, ale mówię przede wszystkim, no trzeba mieć ten towar naprawdę dopracowany i mieć jakiś rynek zbytu to nie jest problemem chyba. Ani ekonomia, ani da się z tego wyżyć. O, może tak. Ale tutaj przez wszystkie swoje działania nie tylko widzę walczycie o plon, ale i właśnie o smak tych wszystkich owoców. To jest też chyba ważne, nie? Powiem, taką zachętą jakąś są dla nas, to są opinie konsumentów, czyli tego ostatniego ogniwa. Jeśli dostajemy na maila, bo dużo maili dostajemy z podziękowaniami za jakość, za smak, za ten, to jak mówił mój syn, to jest taka próżność człowieka, ich pochwały, komplementy go bardzo cieszą.